zatrzymania kartelu gazowego i służy oczywiście Gazpromowi. I ten pozytywny przykład z takiego myślenia ofensywnego, ale zgodnego ze standardami niepodległego państwa i dbania o polskie interesy jest czymś, co wywołuje wielki szacunek, ale coś, co powinno być absolutnym standardem i normalnością. To oczywiście oznacza, że Polska ma różne instrumenty w Unii Europejskiej, aby w sposób skuteczny walczyć o swoje interesy. Natomiast Nord Stream 1 i 2 w takim wymiarze czysto polskiego bezpieczeństwa jest oczywiście problemem, jeżeli chodzi o dochody, które i tak, za chwileczkę do tego wrócimy, zostały przez rząd Donalda Tuska na mocy aneksu październikowego z 2010 roku bardzo mocno uszczuplone, a w zasadzie zlikwidowane, jeżeli chodzi o gaz ziemny, ale jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo przesyłu, to rzeczywiście powstanie drugiej nitki no spowoduje w sposób naturalny, że gaz nie będzie już musiał płynąć przez Białoruś i częścią gazociągu jamalskiego do odbiorców zachodnich przez terytorium Polski. W tej chwili około 27 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie jest przez nasze terytorium przesyłane przez Gazprom gazociągiem jamalskim, ale przede wszystkim na tym ucierpi Ukraina, gdzie oczywiste jest, że przesył czy tranzyt gazu, bo nie jest to Unia Europejska i taka technologia jest poprawna, będzie absolutnie po prostu wstrzymany, co oczywiście uderza w polskie interesy geopolityczne Europy Środkowo-Wschodniej, a przede wszystkim Słowacji, która tu jest uzależniona. Więc nasze projekty budowy gazoportu i budowy połączenia z Norwegią w tym wymiarze, można powiedzieć, tego modelu idealnego są odpowiedzią na nasze zapotrzebowanie, na nasze potrzeby i bez względu na to, czy Nord Stream 1 powstanie, czy nie, to my, realizując nasze te dwa projekty dywersyfikacyjne, będziemy zabezpieczeni i stworzymy u siebie absolutny standard konkurencyjnego rynku gazu. A dlaczego? Mając 16 miliardów metrów sześciennych surowca, to teraz spróbujmy sobie wyobrazić ten model, do którego dążymy. Jeżeli dzisiaj mamy 16 miliardów metrów sześciennych gazu i zrobimy założenie, że mamy te dwa projekty, które są zakończone, czyli tak mamy gazoport, który już dzisiaj umożliwia, został uruchomiony, jeżeli chodzi o dostawy surowca komercyjne w czerwcu 2016 roku, czyli po 10 latach od inicjatywy świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP, który zainicjował budowę po kolejnym kryzysie gazowym na przełomie 2005-2006 roku budowę gazoportu, pierwszego gazoportu w basenie Morza Bałtyckiego. To jest 5 miliardów metrów sześciennych. I rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję kilka miesięcy temu, że ten gazoport będzie zgodnie też z pierwotnymi planami również pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości za 2005-2007 rządy. Zaczął to ale już samą inwestycję przygotował rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego i on podejmował decyzję lokalizacyjną, że ma być to Świnoujście i że gazoport ma być docelowo na 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu. I ta rozbudowa teraz właśnie się w etapie przygotowawczym rozpoczyna. Innymi słowy, do roku 2022 będzie możliwe odbiór 7,5 miliarda metrów sześciennych przez terminal w Świnoujściu do odbioru gazu skroplonego, czyli mamy 4 miliardy plus 7,5 i do tego, jeżeli zostanie wybudowane, w co absolutnie wierzę i za chwileczkę powiemy, na jakim jesteśmy dzisiaj etapie realizacji tej inwestycji, jest to trzecie podejście, budowa, mówimy tutaj o tak zwanej bramie północnej, której częścią jest budowa gazociągu Baltic Pipe łączącego polski i duński system przesyłowy, potem mamy rozbudowę systemu duńskiego i łączenie z kolejnym gazociągiem ze złożami na Morzu Północnym, na innych morzach, jeżeli chodzi o Norwegię, systemu duńskiego, to jest około 10 miliardów metrów sześciennych,
mamy 17,7 i mamy 4 miliarda, czyli no, w zaokrągleniu 22 miliardy metrów sześciennych gazu przy potrzebie 16 miliardów. To oznacza, że już mielibyśmy nadwyżkę gazu, co oznacza, że zmienilibyśmy naszą geopolityczną rolę i stajemy się państwem z obszaru, którego można eksportować surowiec do innych państw. A więc beneficjentem tej naszej polityki, która oczywiście wzmacnia nie tylko nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale również bezpieczeństwo ekonomiczne, bo i zaczynamy na tym zarabiać pieniądze, są powstają nowe miejsca pracy, buduje się całkowicie nowa jakość, jeżeli chodzi o kadry, które obsługują te wszystkie procesy. Jest oczywiście Ukraina, Słowacja, może docelowo również Węgry, z którymi poprzez Czechy i Słowację można budować połączenia gazowe i też zachęcając Węgry do zmiany percepcji, umożliwiając Węgrom zmianę percepcji ze współpracy w obszarze gazu ziemnego z Federacją Rosyjską na model, w którym będą korzystać z gazu z kierunku północnego. To będzie całkowita rewolucja. I dzisiaj, kiedy rozmawiamy o polskiej polityce w wymiarze strategicznym, musimy się jednak cofnąć do roku 2009 i 2010. Ponieważ gdyby ta polityka była realizowana w sposób absolutnie konsekwentny, to nie musielibyśmy przeżywać tych trudnych chwil, kiedy to rząd Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka w sposób absolutnie niezgodny z polską racją stanu i niezgodny z absolutnie żywotnymi interesami polskiego biznesu i odbiorców indywidualnych, wszystkich radiosłuchaczy, którzy są odbiorcami gazu ziemnego, negocjował w bardzo dobrej sytuacji na rynku gazu, kiedy ceny w całej Europie spadały, kiedy mieliśmy kryzys gazowy związany z obniżką zapotrzebowania, ponieważ był kryzys na rynkach ekonomicznych, finansowych, ale i również odbiło się to poprzez spadek zapotrzebowania na surowiec w produkcji przemysłowej. To była doskonała sytuacja do tego, żeby renegocjować ceny w ramach kontraktu jamalskiego. Wesprzeć się Komisją Europejską, która była bardzo zainteresowana, żeby Polskę wesprzeć. I wtedy Donald Tusk i Waldemar Pawlak robili wszystko, ja to mówię, w taki przysłowiowy sposób, obrazowy sposób, żeby przestawić zwrotnicę z kierunku zachodniego na wschodni, ponieważ kiedy spółka Europol Gaz z siedzibą w Warszawie, której akcjonariuszem jest i Gazprom, ale i PGNiG w 48% jest właścicielem gazociągu jamalskiego w tym okresie do roku 2009 rocznie, właśnie z cofam się do tych korzyści wynikających z przesyłu surowca do krajów, przez terytorium Polski do krajów starej piętnastki Unii Europejskiej, korzystała, zarabiała od 300 do nawet 500 milionów złotych rocznie z tytułu tego przesyłu. To Donald Tusk podejmuje decyzję zgodnie z interesem Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej, że w sposób arbitralny zapisuje w październikowym aneksie z 2010 roku, że spółka Europol Gaz może zarobić maksymalnie 21 milionów złotych. Czyli Polska jest państwem obrazowo tak bogatym, tak zamożnym, że stać nas na rezygnację, jako te stawki są niższe niż na Białorusi. Trzeba sobie zapłacić na rezygnację z dochodów z tytułu przesyłu przez nasze terytorium gazu ziemnego do bogatych Niemiec. Co to oznacza? Oznacza to, że albo Gazprom będzie więcej zarabiał, no bo w zasadzie za darmo przesyła przez terytorium Polski gaz, a z tego gazu i tak nie możemy skorzystać na wypadek zagrożenia, czego najlepszym dowodem był rok 2009, bo obrazowo, żeby radiosłuchacze sobie to wyobrazili, przez Polskę pięknie 660 km gazociągu jamalskiego można nie przesłać 30 milionów.
miliardów metrów sześciennych gazu, 27 miliardów jest przesyłanych do państw Europy Zachodniej, a tylko 3 miliardy z tego gazociągu jamalskiego odbieramy w ramach tak zwanego kontraktu jamalskiego. Jest to oczywiście absurd, ponieważ decyzją rządu Leszka Millera w 2003 roku zmieniono także chociaż kontrakt jamalski był przypisany do gazociągu jamalskiego, to w 2/3 w większości on realizowany jest odbierany z kierunku ukraińskiego, co pozwala właśnie gazociąg jamalski wykorzystywać wyłącznie dla interesów Gazpromu. I pomimo tego, że w roku 2009 w styczniu właśnie z kierunku ukraińskiego przestaje w ramach, tak wtedy był taki kontrakt krótkoterminowy podpisany, zawarte z pośrednikiem wskazanym przez Gazprom w 2006 roku. Po kolejnym kryzysie gazowym to wszystko była właśnie negatywna konsekwencja tych decyzji rządu Leszka Millera, kiedy powstała luka kontraktowa i po prostu start pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął się od konieczności zapewnienia Polsce gazu, którego po prostu brakowało, i monopolista w sytuacji, kiedy są gazociągi tylko z jednego kierunku, decydują wszystkim i mógł sobie postawić zresztą wtedy Polskę w sytuacji absolutnego szantażu, i właśnie w efekcie tego świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński doprowadził do tego, że zainicjowano powstanie i wejście w budowanie w ciągu 10 lat gazoportu w Świnoujściu, rozpoczęto budowę Baltic Pipe, potem wstrzymano przez rząd Donalda Tuska. I wracając do tej myśli, pomimo tego, że przestaje gaz płynąć 2 miliardy metrów sześciennych gazu, Polsce zaczyna brakować gazu. I co się okazało, że Polska nie ma żadnych możliwości, żeby skorzystać z tego surowca, który płynie gazociągiem jamalskim przez nasze terytorium do innych państw. Czyli my jesteśmy w sytuacji postawieni szantażu energetycznego, rozpoczynamy półtora roczne upokarzające negocjacje pomimo sprzyjającej sytuacji w Unii Europejskiej. Komisja Europejska nas chciała wspierać. Nie mamy możliwości skorzystania z gazu, który jest na terenie Polski, ale po prostu jest zakontraktowany dla kogoś innego. Więc Donald Tusk zgodził się w czasie tego 2009 i 2010 roku, że Rosjanie, pomimo tego, że nam dostarczyli 2 miliardy metrów sześciennych gazu, nie zapłacili z tego tytułu ani złotówki kary odszkodowania, które było zapisane oczywiście w takim kontrakcie. To jest oczywiście kwestia, która, jestem przekonany, teraz jest właśnie przedmiotem śledztwa, które dotyczy właśnie tych negocjacji 2009-2010 roku, które zostało wznowione. Może warto by było to odtajnić, no bo jakie interesy mówiliśmy z Rosjanami, że zgodziliśmy się na takie, no bo może tam to wyjdzie, prawda, że myśmy takie kokosy zbili na czymś innym, że to może, żeby uporządkować wiedzę na temat tego, co się wydarzyło w latach 2009 w kilku punktach, takich bardzo metodycznie, żeby radiosłuchacze mieli jakby jasność, co zostało wtedy, jakie decyzje zostały podjęte, z jakimi decyzjami do dziś musimy się zmierzyć. To powiedzmy sobie, wymienimy je w dwóch wymiarach, w wymiarze infrastrukturalnym, czyli jeżeli chodzi o gazociąg jamalski, i w wymiarze surowcowym, to jeżeli chodzi o nasze uzależnienie. Czyli przypomnijmy, jest styczeń 2009 roku, spółka Rosuk Energo w ramach realizowanego kontraktu średnioterminowego, który miał być realizowany do roku 2011, do 31 grudnia, z możliwością przedłużenia o rok, do czasu, został zawarty tak przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby do czasu uruchomienia gazoportu w Świnoujściu po 2006 roku, kiedy była podejmowana decyzja, zakładała, że w ciągu 6 lat zostanie uruchomiony gazoport. Czyli ten kontrakt będzie do tego momentu po prostu obowiązywał. Potem te 2 miliardy metrów sześciennych gazu to było naturalnie od razu importowane via Świnoujście. I Rosjanie przestają, jak to mają w zwyczaju, zawsze w styczniu dostarczać Polsce. Natomiast w tej chwili produkuje o wiele mniej śmieci, wyrzucanych na utrzymanie, raczej drogo.
rozwiązywania Zawrą kontrakt nowy, biznesowy, pomost
gazowy, na przykład do roku 2012-2013, do czasu uruchomienia gazoportu w Świnoujściu. Prosta rzecz, problem byłby rozwiązany. Są świetne, mówimy nie o polityce, mówimy o biznesie. Pamiętajmy jeszcze, że ta sytuacja z roku 2009 roku, o czym często zapominają politycy Platformy Obywatelskiej, krytykujący w sposób nieuprawniony podobnego rodzaju sytuacje szantażu z 2006 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było postawione przed taką sytuacją szantażu w Federacji Rosyjskiej. Ruszyło się w tej przechodzie w 2006 roku, byliśmy na takim kurce, jeżeli chodzi o ceny gazu, brakowało gazu, ceny gazu były bardzo wysokie, zapotrzebowanie ogromne. To tyle w 2009 dokładnie było odwrotnie. Było gazu za dużo, ceny wyjątkowo spadały, a przede wszystkim polska gospodarka, jak nawet wystarczy sobie porównać zużycie polskiego gazu. Rok 2009 był czasem, kiedy topnęło zużycie gazu o prawie 800 milionów metrów sześciennych gazu. Polska gospodarka zużyła mniej. To była doskonała sytuacja negocjacyjna dla Polski. Tym bardziej, że Komisja Europejska mówi tak, wspomożemy, bo też była zainteresowana, można powiedzieć, utrzymaniem pewnego rodzaju modelu, w którym są możliwości budowy. Donald Tusk powiedział, nie, nie był tym zainteresowany. Nie podjął żadnej próby zbudowania jednego międzynarodowego frontu przeciwko Federacji Rosyjskiej Władimirowi Putinowi, który odrzucił propozycję biznesowego rozwiązania tematu i podpisania. Tylko położył na stole katalog spraw, które chciał załatwić zgodnie z interesem Federacji Rosyjskiej. W tej sytuacji powinno być głośne nie ze strony Donalda Tuska, tak się nie stało. W efekcie idziemy teraz już do okresu prawie 2 lat później, czyli w październiku 2010 roku, zamiast sytuacji, w której podpisalibyśmy kontrakt krótkoterminowy do roku 2012-2013 i zamknęli w ogóle temat. Mamy sytuację następującą, że rząd Donalda Tuska zgodził się na następującą rzecz. Po pierwsze, ten wolumen gazu, który przestał być dostarczany, ta ilość gazu z kierunku ukraińskiego, która płynęła w ponad 2 miliardy 300 milionów gazu, 300 milionów, 2 miliardy 300 milionów metrów sześciennych gazu została przez rząd Donalda Tuska wpisana w kontrakt jamalski obowiązujący do roku 2022. Czyli nasze uzależnienie od rosyjskiego surowca zwiększyło się, ponieważ tą część gazu powinniśmy odbierać budowaną gazoportem, terminalem LNG w Świnoujściu. To jest oczywiste, nie po to polskie państwo inwestuje miliardy złotych w budowanie infrastruktury, żeby gaz, który ma być odbierany z innych kierunków, żeby ta dywersyfikacja, czyli zróżnicowanie miało miejsce, kłaść do, czy przyporządkować do monopolistycznego kontraktu obowiązującego do roku 2021. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Rosjanie zmienili zasady podejmowania decyzji w spółce Europolgaz, czyli w spółce, która jest właścicielem gazociągu jamalskiego. I to była najważniejsza konsekwencja tych negocjacji, która uderzyła i uderza do dzisiaj Polskę po kieszeni. Otóż do tej pory było tak, że dwóch przedstawicieli Gazpromu i dwóch przedstawicieli PGNiG, reprezentacja była dwuosobowa, bez co polskie sądy oczywiście przyjmowały do wiadomości, że jeżeli był wniosek taryfowy składany, chodzi oczywiście o taryfę przesyłową, czyli to, która jest przyjmowana przez polskie państwo w zakresie tego obszaru, który jakby rozstrzyga, ile zarabiamy za przesył surowca przez gazociąg jamalski, czyli ile zarabiamy na przykład za przesył 27 miliardów metrów sześciennych gazu do państw starej piętnastki. To przyjmowało oczywiście, że jeżeli polscy członkowie tego zarządu Europolgaz złożą wniosek taryfowy, ten wniosek jest akceptowany. Oczywiście Rosjanie od zawsze nie akceptowali polskich wniosków, bo chcieli, aby te taryfy były jak najniższe. W efekcie, kiedy, tak jak powiedziałem, Europolgaz zarabiał w latach 2005, 4, 6, 7 około od 300 do 500 milionów z tytułu przesyłu przez nasze terytorium gazu,
to po tej decyzji Tuska i Władimira Putina 21 milionów złotych to była kwota maksymalna zysku spółki i zmieniono również zasady podejmowania w spółce Euroburger decyzję tak, że reprezentacja była tak naprawdę stała się reprezentacją krzyżową, co to oznacza, że pod każdą decyzją odbicia przysłowowe opaty po złożeniu wniosku taryfowego musiał podpisać członek ze strony polskiej, ze strony rosyjskiej. Co to oznacza? Oznacza to, że po prostu oddaliśmy kontrolę nad spółką i nad wnioskiem taryfowym Rosjanom, bo bez nie jesteśmy w stanie tego wniosku złożyć, czyli oddaliśmy de facto, pozbawiliśmy się dominującego wpływu nad spółką Euroburger. I zatem poszedł jeszcze najgorszy aktywna towarzysz, która moim zdaniem powinna być właśnie przede wszystkim przedmiotem dzisiejszego badania przez prokuraturę tych negocjacji, ponieważ spór między Polską a Gazpromem dotyczył właśnie tego okresu, kiedy Gazprom nie akceptował polskich wniosków taryfowych. Ale tak prostym językiem o co chodzi? To chodzi o to, że ojciec albo ja, albo jakaś inna, nie wiem, firma nie akceptuje taryfy, którą polski urząd w oparciu o polskie przepisy prawa każdemu podmiotowi przyporządkowuje i nadaje, czyli że trzeba płacić 100 zł, ale bez problemu mówi, ja nie płacę 100 zł, nie chcę płacić 100 zł, będę płacił 20, bo tak mi się po prostu podoba. Taki był tego stan. I efektem tego kwotą, o której mówimy, kwota sporu, czyli kwota, której Gazprom nie zapłacił w spółce Europolgaz, która w ponad połowie sumarycznie należy w tej chwili do Pekinik. Tam jest 48% Gazpromu, 48% Pekinik. Jeszcze jest spółka Gaztrading, która w większości należy do Pekinik, więc jakby ją zlikwidować, to minimalnie 50% plus kilka tam ułamków daje Polsce po prostu większość. Suma tego roszczenia z Euroburger w stosunku do Gazpromu miliarda złotych. I nagle się okazało, że rząd Donalda Tuska może ten miliard złotych. I do tej pory nie wiadomo, na jakiej podstawie prawnej, jaki był tego mechanizm. To jest kwestia, którą należy wyjaśnić. Czyli straciliśmy około miliard złotych. Miliard złotych tak zostało oddane za lata 2006-2009 Rosjanom. Do tej pory mogę potwierdzić, że nie ma żadnego mechanizmu. Ta sprawa do tej pory jeszcze nie była zbadana i myślę, że ona dzisiaj jest jakby przedmiotem największego badania. I jeszcze ta sprawa potem była również badana przez Najwyższą Izbę Kontroli. To, o czym ojciec mówi, to jest kwestia ujawnienia raportu. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy to się stanie, że zostanie ujawniony raport Najwyższej Izby Kontroli, który powstał właśnie z badania tych negocjacji rządowych prowadzonych przez Tuska. Więc podsumowując, zwiększenie uzależnienia od surowca rosyjskiego, reprezentacja krzyżowa, więc utrata kontroli faktycznej z Europolgaz, właścicielem gazociągu jamalskiego, rezygnacją z miliarda złotych zaległości roszczeń po prostu Gazprom stosunku do Europolgazu i rezygnacja z przyszłych zysków z poziomu 350 milionów rocznie do poziomu maksymalnie 21 milionów złotych, co to znaczy, że właśnie te taryfy, które mają być ustalane przez reprezentację krzyżową przedstawiciela Pekinu, Gazprom muszą być takie, żeby maksymalnie spółka Europolgaz zarobiła 21 milionów złotych netto. No to się w głowie po prostu nie mieści i uprzedzam pytanie. Nie mam zielonego pojęcia, jak politycy niepodległego państwa mogli podejmować takie decyzje, mogli z takimi decyzjami przychodzić do porządku dziennego. Nie mam pojęcia. Pamiętam wszakże, jak zachowywała się tak zwana niezależna prokuratura oznaczona rządu Donalda Tuska. Pan przewodniczący klubu parlamentarnego, który był w to bardzo zaangażowany w cały proces, pan Mariusz Błaszczak, napisał, złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie badania, złożył między
powiedzeniem i z takim wnioskiem, że ja byłem akurat wtedy członkiem tego zespołu do spraw bezpieczeństwa energii, żeby mnie przesłuchać w tej sprawie, ponieważ jakby uczestniczyłem w części tych spraw od strony pana prezydenta, nie było tej sprawy. Prokurator Staremy nigdy tego nie podjął, dlatego dobrze się stało, że teraz to zostało po prostu podjęte. Ta sprawa nigdy nie była badana, to, że miliard złotych zostało umorzone, to, że zyski zostały, jak to się nazywa, już utracone. I jedyna rzecz, całe szczęście, która udała się poprzez silny napór polityczny świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a po katastrofie smoleńskiej jego brata, czyli pana prezesa premiera Jarosława Kaczyńskiego, który dosłownie na finiszu tych negocjacji polsko-rosyjskich, negocjacji związanych z silnym takim oporem politycznym, doprowadził do tego, że rząd Donalda Tuska cofnął się. Była kwestia przedłużenia, wycofania się Donalda Tuska z przyjęcia optyki, aby przedłużyć obowiązywanie kontraktu jamalskiego z roku 2022 do roku 2035. Czyli jeszcze o 13 lat. Jeszcze o 13 lat, a kontrakt przesyłowy, czyli bo jest jeszcze drugi kontrakt, czyli to jest kontrakt odbiorczy, tak jak powiedziałem, realizowany w 2/3 z kierunku ukraińskiego, tylko z 1/3, czyli około 3 miliardów jest odmierane właśnie gazociągiem jamalskim, a kontrakt przesyłowy na pozostałe przepust do gazociągu jamalskiego, czyli 27 miliardów metrów sześciennych, obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku, a Donald Tusk chciał go przedłużyć do roku 2045. Co to oznacza? Że gdyby wtedy Platforma Obywatelska i PSL podjęły takie zobowiązanie, dzisiaj w ogóle nie siedzielibyśmy i nie rozmawialibyśmy na temat budowy jakiegokolwiek konkurencji rynku gazu w Polsce. Nie rozmawialibyśmy o żadnych projektach infrastrukturalnych, które mają umożliwić Polsce sprowadzenie innego niż surowiec rosyjski gazu do Polski, ponieważ bylibyśmy zabetonowani rosyjskim gazem co najmniej do roku 2035. Na szczęście zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w 2015 roku stworzyli samodzielne po zwycięstwie wyborczym rządu przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 znowu zmieniło optykę z tego załączenia Federacją Rosyjską wywładnym przez Donalda Tuska, którego postrzegam dzisiaj jako jednego z największych zwolenników architekta tej polityki, bez względu na to, co on dzisiaj retorycznie szef Rady Europejskiej mówi, to ja postrzegam Donalda Tuska jako człowieka Władimira Putina w Europie absolutnie, czyli nie chcę żadnej aktywności Donalda Tuska, na przykład w zakresie strategicznej, jak kwestia Nord Stream, powstrzymania budowy czy ochrony interesów Europy Środkowej wschodniej przed właśnie dominującą rolą Gazpromu i przede wszystkim Federacji Rosyjskiej. Nie mielibyśmy dzisiaj tej możliwości rozmowy, gdyby te umowy były przedłużone. I dobrze jest, że mam nadzieję, wyjdzie z inicjatywy pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego na jaw ten raport Najwyższej Izby Kontroli, który jestem przekonany pokaże nowe światło i pewnego razu mapę rosyjskich wpływów, jeżeli chodzi o polskich polityków i urzędników. I dobrze jest, że dzisiaj, kiedy rozmawiamy w okresie ponad 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, możemy mówić z dużym spokojem o tym, że dzieli nas już kilka tylko miesięcy od tego, kiedy projekt budowy tego drugiego projektu infrastrukturalnego, czyli budowy Bramy Północnej, wejdzie już w taką fazę przedinwestycyjną, bo inwestycja rozpocznie się budowy gazociągu Baltic Pipe, która najprawdopodobniej w pierwszym półroczu 2020 roku zostanie do 2022 roku zakończona, że nie będzie można tego projektu już cofnąć. Jest to trzecie i ostatnie podejście do realizacji
tego projektu. Podsumowując, negocjacje gazowe lat 2009-2010 są absolutnym, smutnym okresem, jeszcze nieopisanym, jeszcze tak naprawdę niezbadanym, jeszcze niezdefiniowanym, ale gdybym miał w ciągu ostatnich lat wskazywać takie dwa okresy, to na pewno 2009-2010 i rok 2003, czyli negocjacje Marka Bona za wsparciem postkomunistycznego rządu Leszka Millera, to były te dwa momenty upadku myślenia w obszarze takiej suwerenności, niepodległości polskiego państwa, w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, na czym zyskiwał wyłącznie Gazprom, a w istocie Federacja Rosyjska. Nam jest potrzebne stworzenie absolutnie modelu, który obowiązuje w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy się powoływać na Unię Europejską, to popatrzmy się, jak w Niemczech, w Włoszech, Francji czy Wielkiej Brytanii wygląda rynek gazu, a wygląda oczywiście także nie tak, jak u nas. Mamy międzyrządowy jeszcze z czasów, można powiedzieć, republiki, z czasów sowieckich, kontrakt z tak zwanych stulecia, który musi być realizowany przez spółkę PGNiG. Tylko mamy kontrakty biznesowe zawierane bez udziału polityków na zasadach transparentnych, na zasadach biznesowych, a przede wszystkim, jeżeli mamy określić polskie zapotrzebowanie na surowiec importowany, to nie może być tak, że ten model właśnie odziedziczony, to jest prawie 98-85% surowiec z obszaru rosyjskiego w ramach, realizowane w ramach jednego kontraktu w Wielkiej Brytanii, we Francji, we Włoszech, a przede wszystkim w Niemczech. Ten kosz importowy jest podzielony na 3, 4, 5 części, na 25-30%. Jeden kierunek, jeden dostawca i wtedy mamy tak zwane właśnie zapewnione bezpieczeństwo energetyczne, jest uzależnieni nawet przy stracie czy turbulencjach, na przykład z dostawcą z Angierii, z Norwegii czy z Rosji, to ogólnie nie czujemy się niebezpiecznie. To jest model, do którego dążymy i to jest model, którego jesteśmy absolutnie blisko, i to, o czym przed chwileczką powiedziałem, czyli ten 1 stycznia 2023, kiedy w Polsce może nagle pojawić się nadmiar gazu. To jest pewnego rodzaju paradoks, jak mogę to powiedzieć jako były wiceprezes PGNiG, że oczywiście zacznie się nowa era dla dzisiaj jeszcze dominującej spółki PGNiG, ponieważ znajdzie się w nowej sytuacji, można powiedzieć, biznesowej, ponieważ już bez kontraktu międzyrządowego, bez kontraktu rządowego jamalskiego, to zacznie konkurować na rynku, co oznacza, że pojawi się może wiele firm, które zacznie handlować gazem na warunkach konkurencyjnych, dostarczać polskim odbiorcom średnim, dużym rafineriom i zakładom azotowym i zwykłym odbiorcom indywidualnym, Polakom. Surowiec zacznie się prawdziwa gra rynkowa, ale w jej efekcie oczywiście to na pewno pozycja PGNiG będzie słabsza, bo to jest normalne, że jak się traci pozycję dominującą, to kosztem gry rynkowej, ale efektem będzie przede wszystkim niższe ceny surowca dla Polaków, niższe ceny gazu dla Polaków, będzie większe bezpieczeństwo tego gazu, będzie po prostu więcej z różnych kierunków i on będzie najzwyczajniej w świecie tani. I ten gaz będzie chciał być kupowany przez Ukraińców, Słowaków, Węgrów czy Czechów, stają się normalnym, cywilizacyjnie rozwiniętym rynkiem, jeżeli chodzi o surowiec, i to takiego modelu dążymy. Chodzi o gaz ziemi, jesteśmy bardzo, bardzo tego blisko. Jeżeli można, chcę powiedzieć, proszę słuchacze, i spróbujemy, jeżeli mogę, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, chcielibyśmy też Państwu dać możliwość stawiania pytań do tematu o bezpieczeństwie energetycznym państwa. Mówimy o rynku gazu, o rynku paliwowym. Naszym gościem jest pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw rynku gazu i bezpieczeństwa energetycznego. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56, Polska Południowa. W naszej rodzinie dwa telefony, 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 30.
poprzedni 48, 53, 65, 23, 66. Nikt zrobił niewiele, by wywieźć z Warszawy korzystny rezultat. Jednym z bardziej aktywnych zawodników zarządu był Damian Kondzior. Pierwsze 4 minuty kontrolowaliśmy, ale chyba, że Igor nie strzelił kilka sytuacji. I później traciliśmy bramkę w stan fragmentu gry. Centrostrzał, można powiedzieć. No i ciężko już mieliśmy później odrobić straty, chociaż jakoś ten drugi połowie no mieliśmy jakieś tam zamożne sytuacje. No było sytuacja, to ciężko powiedzieć, żeby jakieś gole były. Legia w końcu, można powiedzieć, bramkę wybija piłkę i my tym strzelamy bramkę samobójczą. Po czerwonej karcie jeszcze wcisnęliśmy Legię, ale no, zabrakło. Zabrakło nam dzisiaj przede wszystkim skuteczności i tego odpięcia. Tak, i to zostało zrobić ostatni krok po 13 w historii Mistrzostwa Polski. By nie oglądać się na rywali, legioniści będą musieli przynajmniej zremisować z Lechem Poznania. Jedynym rywalem Legii do zdobycia mistrzostwa jest zespół Jagiellonii Białystok, który nie zmarnował szansy w Lublinie, o czym najlepsze. Jagiellonia Białystok przekonała w Lublinie za głębie 2-1. Pierwszego gola w 20 minucie zdobył Karas Romańczyk. Na 2-0 po Dojdziemy do normalności. Natomiast ja miałem inne pytanie, mianowicie o naszą glotermię. Ja wiem, że tutaj wiele jest, ale czy rząd zamierza uruchomić projekt, to jest uruchomienie wielkiego projektu, opracowania, wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o glotermię. Ja wiem, że zasoby nasze są tak zwane niskotemperaturowe, ale na chwilę obecną już na zachodzie są nawet już opracowane reaktory, nawet jądrowe, pracujące na tak zwanym silniku Stirlinga, które produkują energię elektryczną z tak zwanych źródeł niskotemperaturowych, których mamy potężne zasoby. I w tym momencie ta produkcja energii elektrycznej nie byłaby uwarunkowana w tej chwili, mianowicie dostarczeniem energii tylko i wyłącznie cieplnej do miast. Bardzo silnymi zespołami zrobiliśmy i cieszę się, że ta dyspozycja mamy pytanie. A to jest pytanie przede wszystkim do przedstawiciela Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska. Jestem przekonany, że te projekty są w tej chwili realizowane. Ja sam osobiście czuję się dobrze w tym obszarze gazu ziemnego, węglowodorów i ropy naftowej. Rzeczywiście, tak jak radiosłuchacz powiedział, jesteśmy bardzo blisko tego momentu, w którym osiągniemy ten status bezpieczeństwa energetycznego w obszarze gazu ziemnego, jeżeli chodzi o geotermię, a także można powiedzieć szeroko. Ja jestem absolutnym tego zwolennikiem i zdecydowanym orędownikiem wykorzystania wszelkich możliwości, które są po stronie tych atutów geologicznych na terenie naszego państwa. Jeżeli mamy możliwości realizowania projektów geotermalnych, jeżeli mamy możliwości przede wszystkim realizowania i budowy polskiej elektroenergetyki w oparciu o węgiel brunatny kamienny, no wyjątkowe, jeżeli chodzi o Unię Europejską, zasoby, które umożliwiają nam produkcję energii elektrycznej właśnie z wykorzystaniem własnych, wyłącznie własnych zasobów, to powinniśmy z tego bezwzględnie korzystać. To powinno być właśnie takie myślenie, które będzie również zachęcało polskie elity naukowe, uniwersytety, politechniki do tego, że rozwiązania, które będą służyły polskiej gospodarce, które będą wykorzystywały własne zasoby, pomysły, będą po prostu eksploatowane. Chcę jednakże wskazać tutaj radiosłuchaczom, jeżeli mowa o projekcie budowy Bramy Północnej, projekcie Baltic Pipe, który jest po raz trzeci realizowany i myślę, że po raz ostatni za ten projekt bezpośrednio w rządzie odpowiada pan minister Piotr Naimski. Tam jest taki, jest teraz taki międzyresortowy zespół. Przygotowywana jest specjalna specustawa, która ma umożliwić szybszą realizację tego projektu w następnych latach, tak jak kiedyś była ustawa dotycząca budowy gazoportu, który w
2016 roku został nazwany właśnie imieniem swojego inicjatora, czyli świętej pamięci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, to chciałbym powiedzieć, o jakiej skali inwestycji w ogóle mówimy. Mówimy tutaj inwestycji, która w tej chwili szacowana jest na około 1 700 000 000 euro, czyli ponad 7 miliardów polskich złotych, która mniej więcej po połowie finansowana jest przez stronę polską i stronę duńską. Dla zobrazowania tego powiem, że poparcie polityczne, które rząd Prawa i Sprawiedliwości dał temu projektowi, przełożyło się również na poparcie, na uzyskanie poparcia, co nie było wcale łatwe dla tego projektu ze strony duńskiej. I zdolność polskiego państwa do realizacji tak trudnego projektu, bo przypomnę, że pierwszym jego fazą jest rozbudowa krajowego systemu przesyłowego realizowanego przez spółkę Gaz-System. W ogóle spółka Gaz-System jako spółka, która jest właścicielem gazociągów przesyłowych należąca w 100% do Skarbu Państwa, jest, można powiedzieć, gospodarzem tego projektu. Ona za ten projekt odpowiada. Mówię to dzisiaj dlatego, że przed chwileczką wspomniałem, że w 2007 roku byłem członkiem rady nadzorczej spółki Inwestgaz, która wtedy w ramach grupy kapitałowej PGNiG realizowała ten projekt, ale później te projekty, wszystkie infrastrukturalne zostały jednak przeniesione i bardzo dobrze do spółek, które w 100% do Skarbu Państwa i które są spółkami infrastrukturalnymi. I na przykład Gazoport został już kiedyś też na początku, o czym mało kto pamięta, polskie energie było spółką PGNiG, ale w ostateczności trafiło do Gaz-Systemu i bardzo dobrze tam powinna być infrastruktura lotniska, koleje, cała infrastruktura dotycząca obszaru ropy naftowej, gazu ziemnego, oczywiście dotycząca przesyłu energii elektrycznej powinna bezwzględnie należeć do polskiego państwa i każda spółka powinna mogła z niej korzystać na równych zasadach. I pierwsza część to jest oczywiście budowa 200-kilometrowego odcinka łączącego polski i duński system przesyłowy razem z tym rozbudową krajowego systemu już na terenie lądowym. Za te dwa pierwsze projekty odpowiada spółka Gaz-System, natomiast Energinet jako odpowiedni Gaz-System w Danii odpowiada za trzy inne fazy tego projektu, czyli rozbudowę systemu lądowego duńskiego, budowę tłoczni na terenie Danii oraz budowę gazociągu łączącego duński i norweski system przesyłowy. O tyle jest to istotne, że kiedy będzie możliwość sprowadzenia 10 miliardów metrów sześciennych gazu z Norwegii, to warto radiosłuchaczom powiedzieć, że spółka PGNiG już dzisiaj jest w Norwegii jednym z ważniejszych, a na pewno dynamicznie rozwijających, dynamicznie eksplorujących inwestorów w tym obszarze upstreamu, czyli w obszarze nabywania koncesji wydobycia węglowodorów, ropy naftowej i gazu ziemnego. Ja mając przyjemność być wiceprezesem PGNiG, pamiętam, że na koniec 31 grudnia 2016 roku posiadaliśmy 19 koncesji. Teraz wiem, że dochodzą kolejne. Innymi słowy, chcemy od roku 2023, aby duża część tego gazu była sprowadzana ze złóż, które należą do spółki polskiej. Dziękuję, proszę bardzo. Radio Maria. Słuchaj, Boże, mam dwa na imię. Czy jest możliwość wyciągnięcia konsekwencji z tych niekorzystnych umów zawartych z Rosją? Chodzi tutaj o to, że pan Tusk wchodzi w takie konsekwencje z tego. I drugie pytanie odnośnie gazu. Czy Polska ma szansę na to, żeby korzystać z tego gazu kubkowego? Zabrze, Zagra z Wisłą Kraków. Na terenie kraju.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te dwa pytania. Odpowiem najpierw na pytanie numer dwa. Jeżeli chodzi o gaz łupkowy, to warto prześledzić i zrobić tylko taką drobną uwagę do tego, jak wyglądała rewolucja gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych. Otóż ona trwała, można powiedzieć, kilkadziesiąt lat. Od małych rodzinnych firm, one nie były to duże koncerny, o czym warto po prostu pamiętać. Małe rodzinne firmy zajmowały się dostosowaniem swojej wiedzy, pewnej wizji do struktury geologicznej w Stanach Zjednoczonych i przez wiele, wiele lat poszukiwały sposobów na jak najbardziej ekonomiczne na poziomie przemysłowym wydobycie gazu łupkowego na terenie USA. To był proces, który trwał, można powiedzieć, kilkadziesiąt lat, 20 kilka lat. I w pewnym momencie osiągnął taki moment, w którym to właśnie duże koncerny zaczęły skupować te większe, te mniejsze firmy z tymi technologiami, które zostały wypracowane. I już mają za sobą określony kapitał, zainwestowały i efekt jest taki, że już w ciągu ostatnich kilku lat Stany Zjednoczone, kiedyś z importera gazu ziemnego, stały się nagle eksporterem. I o ile dzisiaj, jeszcze dwa lata temu, na terenie Stanów Zjednoczonych był jeden eksportowy terminal LNG, który umożliwia m.in. wysłanie metanowców z gazem LNG na przykład do polskiego gazoportu w Świnoujściu. My ten gaz LNG z Stanów Zjednoczonych już odbieramy od dwóch lat. Wybraliśmy 30 dostaw, prawie 4 miliardy metrów sześciennych surowca. To już dzisiaj jest tych terminali 2-3, a kilka kolejnych jest w budowie. To pokazuje, że od tego roku 2023 musimy twierdzić, że będziemy mieć amerykański gaz, a nie rosyjski gaz i możemy nie mieć ani jednego tysiąca metrów sześciennych gazu na terenie Polski, bo i ten gaz jest po prostu konkurencyjny cenowo. Jeżeli chodzi o Polskę, to niestety struktura ekologiczna okazała się zdecydowanie inna niż w Stanach Zjednoczonych, trudniejsza. Potrzebne byłyby również ogromne inwestycje i PGNiG nie prowadził takie badania, prowadził takie próby. One w pewnym momencie się zakończyły po prostu powiedzeniem, że na tym etapie nie jesteśmy w stanie jeszcze wydobywać w sposób opłacalny na poziomie przemysłowym gazu łupkowego. I dzisiaj plusem tych badań jest to, że ta technologia, czy te doświadczenia PGNiG zdobyte w trakcie tego projektu łupkowego, do którego można kiedyś wrócić. Nie jest dzisiaj powiedziane, że nie zostaną stworzone warunki do powrotu, ale to może być warunki jakby też i takie podatkowe można powiedzieć zachęt inwestycyjny, bo to jest to bardzo kapitałochłonny sektor, to te doświadczenia wykorzystywane dzisiaj są w obszarze wydobycia metalu z pokładów węglowych przez PGNiG. Jak słyszymy z informacji giełdowych, z informacji oficjalnych, to tutaj można być co najmniej umiarkowanym optymistą, jeżeli chodzi o skomercjalizowanie tego obszaru, co byłoby wielkim, wielkim polskim sukcesem i należy PGNiG tutaj życzyć jak najlepiej. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie numer jeden i dla mnie oczywiście pytanie kluczowe, ono jest pytaniem podstawowym o odpowiedzialność polityczną i Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka za to, co się stało w roku 2009-2010, a także i wielu innych menadżerów, również menadżerów PGNiG, którzy w tamtym czasie podejmowali te, a nie inne decyzje, a warto sięgnąć nawet w ramach ciekawostki do roku 2010 początku, kiedy nagle były zmieniane władze Europolgazu, ponieważ był tam taki prezes Kwiatkowski, który chociaż funkcjonował w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, nie godził się na to, żeby być częścią tego planu umorzenia miliarda złotych Gazpromowi, został w sytuacji, można powiedzieć, absolutnie niewyobrażalnej, odwołany po to tylko, żeby
w ciągu następnych kilkudziesięciu godzin podpisać niekorzystne dla interesów Eurobolgazu, a więc pośrednio interesów PGNiG i Skarbu Państwa Polskiego, porozumienie de facto umarzające ten miliard złotych, o który polska strona miała roszczenia. Chodzi oczywiście o dowody z tytułu przesyłu gazu za lata 2006-2009. Ten obszar oczywiście cały czas od strony korporacyjnej i prawnej, bo ja cały czas zadaję pytanie, jakie były podstawy tej operacji, powinny być zbadane. Natomiast dzisiaj jest dokonywana swoista wielka manipulacja. Niestety Donald Tusk często przedstawia się jako człowiek, który myśli tylko i wyłącznie w kontekście interesów Europy. A ja przypominam właśnie ten okres 2009, nie tylko ten, w którym absolutnie to są już nawet te namacalne, są absolutnie bijące po oczach konkretne dowody realizacji przez niego polityki mające na celu wyłącznie wzmocnienie Federacji Rosyjskich interesów rosyjskich w Polsce, bo inaczej nie można nazwać tych porozumień, które zostały, czy postanowień, które zostały zawarte w ramach aneksu do kontraktu warszawskiego z 2010 roku. Jest mi niezmiernie trudno, tak samo jak mi niezmiernie trudno jest opowiedzieć, dlaczego ktoś zachowuje się w sposób niegodny, dlaczego politycy najwyższych szczeblach takie decyzje podejmowali. Dziękuję, proszę bardzo, Radio Maria. Kilkaset metanowców wypełnionych gazem i płyną. Jeden płynie z Kataru, drugi płynie z Egiptu, trzeci płynie ze Stanów Zjednoczonych, czwarty płynie z Norwegii, kolejny płynie z Korei. Jest oczywiście tak, że może być sytuacja, w której kupimy gaz od Koreańczyków, ale w związku z tym, że Koreańczycy w trakcie realizacji tego kontraktu zawrą kontrakt na przykład z Egiptem, ponieważ ich statek jest bliżej naszego terminalu, co dla nas oczywiście będzie korzystniejsze, szybsze, a być może i też tańsze. To też oczywiście tak może być, ale dla nas istotne jest, oczywiście to rozróżnienie jest też ważne, jest kraj pochodzenia surowca i kraj dostawcy. PGNiG tak samo, też miałem przyjemność uczestniczyć w tworzeniu tego, uruchomiło swoją spółkę tradingową, czyli zajmującą się handlem gazu w Londynie. I tam jest zbudowany zespół, który właśnie takimi operacjami ma się zająć. Jest to rok 2016, więc jest to całkowicie budowa nowego segmentu. PGNiG również ma spółkę, która handluje gazem w Niemczech i te kompetencje są coraz szersze i konkretne. I oczywiście jest tak, że w tych operacjach między, jeżeli chodzi o LNG i tutaj know-how, wiedzę, trzeba oczywiście zdobywać w jakiś sposób
sposób się handluje, jak zawierać jak najbardziej korzystną operację, kiedy sprzedawać, kiedy kupować i tak dalej. To nasza spółka PGNiG, kontrolowana przez Skarb Państwa, tą wiedzę i doświadczenie w tej chwili nabywa i to na pewno będzie korzystne z punktu widzenia ekonomiki całego procesu, ponieważ jeżeli już gazoport będzie możliwy do wykorzystania w pełnej swojej krasie i nie będzie tych obciążeń związanych z kontraktem rosyjskim, to proszę mi wierzyć, że ta cena gazu będzie jak najlepsza. Ale znając, i to mówię pana radiosłuchacza, dziękuję za to pytanie, zapewnić, znając nastawienie i strategię Ministerstwa Energii pana Krzysztofa Tchórzewskiego i jego współpracowników, proszę mi wierzyć, że realizowana jest strategia bezpośredniego dzisiaj dywersyfikowania, jeżeli chodzi o dostawców i budowania konkretnych relacji, na przykład z Katarem, na przykład z Amerykanami, właśnie po to, żeby tworzyć biznesowe podstawy pod jeszcze większe kontrakty. W przyszłości nikt nie jest zainteresowany, żeby korzystać z pośredników nieistotnych tylko po to, żeby kupować od gaz pochodzenia rosyjskiego, bo nie o to w tej całej operacji chodzi. Radio Maria, bardzo proszę. Szczęść Boże, mówi Jadwiga z Dolnego Śląska. Ja mam takie pytanie, bo tutaj zahaczył pan o ten gaz, nieszczęsny gaz łupkowy, który niestety wystarczy otworzyć internet i zobaczyć, jakie szkody dla różnych państw się stały ze względu na tak zwane szczelinowanie. I na całe szczęście Polska wygoniła trochę tych koncernów, które tutaj poszukiwały i też wystarczy oglądać, co się dzieje w Ameryce, jak butan, jak gaz wychodzi i płoną jeziora, jak płonie woda z kranów i jak przyroda umiera tam, gdzie się szczelinuje. To już dzisiaj myślę, że pan to wie i mówienie o gazie łupkowym jest dzisiaj w ogóle porażką. Poza tym ja mam takie pytanie odnośnie, jeżeli mówimy o energetyce i o